Tak, ja wiem, czemu wy tu jesteście. Chcecie wiedzieć, kiedy otworzę mysto na woli. Już wam mówię. Witam was tutaj, cześć, witam znowu, że zapraszam was na kolejny już prawdziwy odcinek z Zapraszamy do Metra Warszawskiego. I tak, informacje na temat tego, kiedy zostanie otwarte metro, są bardzo niejasne, ponieważ niektóre osoby mówią, że pojawi się to, nie wiem kiedy się ten odcinek pojawia, ale prawdopodobnie na przełomie czwartku i piątku. Niektóre osoby mówią, że zostanie to otwarte w piątek rano, tak żeby nikt nie zauważył. I od razu na początku powiem. Zanim będą jakiekolwiek problemy i tak dalej, ja szczerze nie zachęcam do sprawdzenia nowych stacji metra, ponieważ aktualnie, jak może wiecie, jest pandemia, jak może zauważyliście też mój ludzik jest czarny i wszystko tak dalej, to jest związane z tym i to jest moja własna decyzja. Natomiast nie zachęcam do właśnie wchodzenia i patrzenia na nowe stacje, poczekajcie te 2 tygodnie, może 3 do końca miesiąca, naprawdę stacje metra nie uciekną. Następna stacja... Młyn. Ja wiem, żeby bardzo chętnie, nawet ja chciałbym tam pojechać w nocy, o północy, kiedy tam nikogo nie ma i to nagrać. Na tym jeszcze zobaczymy. Ale w godzinach szczytu naprawdę nie zachęcam. Nawet właśnie tutaj, jak jesteśmy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, o którym jeszcze powiem trochę więcej. Ulica Górczewska zostanie otwarta w piątek, czyli dzisiaj dla was może, albo nie wiem. W piątek 3 kwietnia zostanie otwarta ulica Górczewska od ulicy Płockiej do Alei Prymasa Tysiąclecia. Wrócą tam autobusy 190, 171 i N42, ale to już kiedyś wam bardzo dawno temu mówiłem. Następna stacja Płock. Tak czy siak, metro, jeżeli byśmy brali pod uwagę to, co się wszystko tutaj w okolicy dzieje, to nie zmieniają się głównie właśnie wszystkie części i tak dalej, przystanki i na WTP. Miasto Stołeczne Warszawa chce, żeby nie było żadnej fety i żeby jak najmniej ludzi poszło do metra na otwarcie. No bo żeby nie było zgromadzeń i nie było nowych zakażeń. Już i tak jest mało ludzi i w ogóle. Dlatego jest możliwe, że w ogóle ich nie otworzą w trakcie koronawirusa, żeby nie przyciągnąć mnie. Ale też jest możliwe, że otworzą, ale tak po cichu, że poinformują o tym tylko i wyłącznie przechodniów, którzy będą przechodzić obok. Czyli zauważą, że nie ma bramek i można wejść na dół do metra. Taka jest też możliwość. Natomiast jeżeli coś jest pewne, to wszystkie przystanki właśnie 4 kwietnia, czyli w sobotę, typu właśnie wtedy są w różnych miejscach, zmieniają swoje nazwy. No i tak, po kolei. Przystanek Płocka zmienia na swoją nazwę na Metro Płocka, także to mogło być dla was bardzo trudne. Dalej, też bardzo ciekawa informacja na PKP Młynów, zmienia na nazwę na Metro Młynów, tak, tam już nigdy więcej nie jeździ PKP, tam jeździ tylko Metro. Oczywiście datuje, tam stacja cały czas jest. I zespół Jana Olbrachta zostaje zastąpiony na stację Metro Księcia Janusza. I od razu mówię, nie ma zmiany wszystkich autobusów i tak dalej na ten kompleksowe zmiany co do otwarcia nowych właśnie stacji metra na Woli. To nie jest wprowadzane, to jest, będzie wprowadzane dopiero po koronawirusie. Czemu? Ponieważ wtedy powstaje nasz nowy węzeł przesiadkowy Metro Księcia Janusza, ale ze względu na to, iż wtedy multum ludzi będzie z niego korzystać i będą się dawić niezwykłe kolejki i tłumy pod przystankami, to nie jest dobre dla wirusa. Właściwie dla niego jest dobre, ale dla nas nie jest dobre. Dlatego pozostajemy przy starym, dobrym, sprawdzonym planie i dopiero po pandemii komunikacja wróci na nowe tory. Natomiast czy otworzą metro? Otworzą. Jeżeli otworzą, to w najbliższym czasie to albo w piątek, albo w sobotę. Bez żadnej imprezy, bez niczego. Po prostu będzie otwarte i nikt nawet nie zauważy tego. Nawet nie ma spotkania dla mediów z tego, co słyszałem. I jeżeli nie otworzą w te 2 dni, to prawdopodobnie będzie to opóźnione o parę dni. Ale ważna wiadomość, oczywiście przypominam, Guler Mark wywiązał się z całości z umowy i wszystkie rudy są gotowe. To tylko zależy od tego, kiedy miasto wpuści tam pasażerów. Wszystko tam działa, pociągi też już tam jeżdżą. Tylko nikogo nie ma na stacjach. Mam nadzieję, że takie krótkie info na temat tego, kiedy będzie jeździć metro na nowych stacjach na Woli, czyli na Młynów, Płocka, Księcia Janusza, nie powiedziałem nie po kolei, was zainteresował. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć i dowiedzieć się jak najszybciej o tym, jak otworzą
tylko ja z góry mówię, że ja dopiero się o tym dowiem, jak napiszę na WTP, bo ja tam nie mieszkam i nie jestem w stanie tego zobaczyć. Albo jak się dowiem z jakichś innych źródeł, to wtedy wam powiem, jeżeli będę mieć taką pewność. Co dużo mówić, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie to zobaczyć i być jak najszybciej, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I przypominam, że Wetulillo nie działa do 14 kwietnia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!